Do kolejnego ćwiczenia również przyjmiemy pozycję czworaczą. Ćwiczenie będzie bardzo podobne do poprzedniego, a mianowicie będziemy mobilizować odcinek piersiowy kręgosłupa. I w tym celu będziemy podnosić lewą dłoń, ale już nie ugiętą, tylko prostą, do góry, do samego sufitu, patrząc za dłonią. Skręcamy się, wracamy i teraz druga dłoń wykonuje bliźniaczy ruch. Powrót. Trzeba pilnować, żeby nie odrywać brody od mostka. Patrzymy lekko spod pachy na lewą dłoń, wyginając się w górę. Analogicznie druga strona. Zróbmy jeszcze po jednym ruchu, żeby się utrwalił. Hop. I wystarczy. Bardzo dobrze odpoczywamy. Siadamy sobie pupą napięty.